Cześć, witam się z Wami w moim kolejnym filmiku. Mamy niedzielę, my już jesteśmy po obiedzie, po kościele przede wszystkim. Tutaj jest msza tylko o jednej godzinie, o godzinie 11. 11. No i co? W międzyczasie przyszła paczka. Nie wiem, czy Wam wspominałam o tym, że zamówiłam t-shirty. T-shirty przede wszystkim dla mojego Seby, tego najstarszego syna, bo on tego typu ciuchy lubi. U niego to się moda zmienia. Ja zazwyczaj mu daję pieniądze i on sobie sam po prostu kupuje wszystko. Ale tym razem postanowił, że sobie założy taką koszulkę, bo akurat ten typ koszulek mu się w miarę podoba. Ja bardzo lubię delikatne napisy, nie jakieś takie mocno rzucające się w oczy i mój syn to samo. No to Misiek zamówił kilka tych rzeczy, tych koszulek z każdego typu. I powiem Wam, że tak, tą paczkę schowali za koszem. Jakby ta paczka zginęła, no to powiem Wam, to nie była mała kwota. To nie była mała kwota. Każda z tych koszulek kosztowała coś około 30 funtów. Także wcale nie mało. Ale widzę już, że nie ma jednego typu koszulek. Mam nadzieję, że nie zaiwanili tej paczki. Nie, wydaje mi się, że... Bo tam pisałam, że tylko jedna paczka była, więc w środku są koszulki z Tommy Hilfiger i kochani z Calvina Klein'a. Idę już Wam pokazać te koszulki. Napiszcie mi w komentarzach, czy są w Waszym typie, jeżeli lubicie tego typu te firmy, jeżeli lubicie te firmy. Ja na przykład jestem wielką zwolenniczką Calvina Klein'a od dawien dawna. Kiedyś to się często ubierałam właśnie w Calvina Klein'a. Bardzo lubię na przykład kostiumy kąpielowe, czy w ogóle taką bieliznę Calvina Klein'a bardzo lubię. Czy to męska, czy to damska. Koszulki również lubię. Właśnie takie, czy leginsy, czy takie dresowe spodnie też z Calvina Klein'a bardzo lubię. No jak również te tradycyjne takie, wiecie, perfumki. Perfumki, na przykład, no pierwszy raz pamiętam, jak stosowałam, to była 8 klasa podstawówki, miałam 14 wtedy lat. To dla mnie to było coś, jak sobie kupiłam Calvina Klein'a takie perfumy Eternity. Jeszcze jest Eternity Moment, ale te Moment mi się nie podobają, są zbyt kwiatowe. Ale właśnie te Eternity bardzo lubię. Euforia potem się pokazała. Także Euforię też często miewałam w swojej kosmetyczce, w swojej torebce. No ale wiecie, teraz tyle tych perfum, że tak naprawdę to jest w czym wybierać. No i jeszcze jaką lubiłam z Calvina Klein'a? Chciałam powiedzieć o tu. Jutu chyba to było, Jutu. Także te trzy zapachy z Calvina Klein'a bardzo lubiłam. Misiek wczoraj pojechał na chwilę do centrum, żeby mi zmienić kontrakt. Znaczy, jeden kontrakt mi się już skończył. Tak jak Wam mówiłam, ja nie biorę telefonu na kontrakt, ale kontrakt na rozmowy telefoniczne i internet. Więc pojechał zmienić mi w ogóle firmę z Virgina na EE. Mają dużo lepsze oferty, powiem Wam, i w ogóle Virgin został teraz przejęty przez O2, nie wiem czy wiecie, bo ja na przykład nie wiedziałam na ten temat. No i dużo osób teraz nalega narzeka na Virgin, na Virgin. Tak. No i wziął mi nowy kontrakt, bo już chyba z 2 albo 3 miesiące temu mi się ten kontrakt skończył i nie było kiedy, nie było kiedy. No oni to przedłużą, ale wiadomo, chyba to się drożej płaci. No, także zmienił mi ten kontrakt. Super. Byliśmy wczoraj bardzo zajęci. Dużo rzeczy było do zrobienia, do ogarnięcia wszystkiego. Jeszcze i tak się wszystkiego nie ogarnęło. Co mogliśmy, to zrobiliśmy. No, powiem Wam, że chyba mi jakaś choroba bierze. Jakaś taka jestem nie do życia dzisiaj. Głowa mnie boli. Gardło mnie pobolewa. A wiem, że Misiek tydzień temu właśnie tak mówił, że tak głowa go boli. Że gardło go boli. Mięśnie, takie ogólne rozbicie. Nawet oczodoły. Ja widzę po oczach, że mam mocno załzawione.
i ten gardło mi teraz zaczyna pobolewać. Wiecie co, ja już wolę teraz przechorować ewentualnie, a na wakacje mieć spokój. No i dzieci, żeby też tam żadnych niespodzianek nie robiły. No, teraz to w ogóle krąży chickenpox. Chickenpox, czyli ospa, ospa wieczna. Dwoje czy troje dzieci już miało, ale jeszcze Szarlotka chyba nie miała. Nie, nie pamiętam już. Powiem Wam, że zgubiłam się. Zgubiłam się. Także idę Wam pokazać te koszulki. I jeszcze czekam na Hugo Bossa, ale one nie przyszły. Może przyjdą jutro. Jak przyjdą, to Wam też pokażę. No, dobra. To na razie się wyłączam. No dobra, już Wam pokazuję te koszulki, te t-shirty. One są, tak jak powiedziałam, oryginalne, nie podróbki. Wszystko mają tu oryginalne. Bardzo, bardzo lubię Calvina Kleina, powiem Wam. Za formę, za materiał. Przede wszystkim takie biustonosze i majteczki to po prostu lubię. Czy na przykład miałam kiedyś super zarąbisty, to już było het-het czasu temu. Boże drogi. Z 12 lat temu, z 15 lat temu natrafiłam na taki super kostium kąpielowy, no ale miałam trochę inną figurę, byłam dużo szczuplejsza, nie miałam brzuszka, także był super, ale nie mogłam, drugi raz już nie mogę znaleźć takiego. Już chyba takich nie produkują. Także super ta koszulka jest. Także Sebastian będzie zadowolony. Tutaj jeszcze są nieodpakowane rzeczy. Pójdą dla mojego Sebastiana, tego najstarszego syna. Tak jak mówiłam, on sobie sam wszystko kupuje. On lubi też takie, takie kochani, jejku, jak to się nazywa, brakuje mi słów po polsku. Najwyżej Wam napiszę, bo teraz po prostu, wiecie, mam jakieś zaćmienie. I tutaj kilka jeszcze Tommy Hilfigera. Skejtowskie, skejtowskie rzeczy też lubi niektóre, wiecie? No. A druga, Tommy Hilfiger, tak wygląda. Także jedną sobie misiek weźmie. Tych to chyba za 4 zamówił, czy nawet 5. Oho, mój syn. Dobra, na razie muszę przerwać, bo będę sobie teraz z synkiem rozmawiała. Ślicznie Hanusia jedzie, tak? Pięknie! No hej, witamy się razem z córeczką. Ja powiem Wam, ledwo żywa. Właśnie teraz zjedliśmy wszyscy takeaway, misiek zamówił. My jedliśmy co prawda obiad, ale dzieciaki, jak usłyszały kebab, to po prostu tatuś zaproponował kebaba, bo ja jeszcze miałam w ogóle zapiekanki robić później na kolację, to już mamy kolację. Yes. Kolację już mamy w brzuchach takeaway. Kebaba. Ja zjadłam trochę, ale nie za dużo zostawiłam. No, mam nowy telefon, tak? I jestem z niego bardzo zadowolona. Jaki czysty obraz jest, naprawdę bardzo. Nie, tamten telefon był dobry, tylko że już powolutku szwankował. Tak? Ten lubisz? Nie. Paczek, paczka. No. No w paczce. Bo... A, tak, kochani, co chciałam powiedzieć. Ale daj mi powiedzieć, że kochani. Tak, to jest na holidayach, tak. Słuchajcie, przyszły te słuchawki, bo mówiłam Wam ostatnio, że ja sobie. Ale daj mamusi powiedzieć. Ja mówiłam Wam, że zamówiłam telefon razem z słuchawkami. Słuchawki miałam za darmo, takie drogie. One kosztowały ponad 200 funtów i słuchawki mi... No i te słuchawki przyszły.
Są zarąbiste te słuchawki, ale Misiek już nimi operuje, także pokażę Wam tak przy okazji. To są też z Samsunga słuchawki, wiecie? Takie bezprzewodowe. Fajne są, ale ja nie potrzebuję słuchawek, szczerze mówiąc. No. Także zjadłam i jestem full. Tabletek na razie nie biorę, kochani, bo po prostu staram się uniknąć unikać tabletek, bo to też wpływa niezbyt dobrze na organizm, się zakwasza organizm. Ale możesz mnie nie przekrzykiwać? Hanusia, a lubisz tańczyć? Yeah. Do you like dance? Yeah. Nie. Któregoś dnia zaprezentujesz, co nie? Dance? Nie, hop, 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 hop. No, co ja chciałam powiedzieć? Chciałam Wam, kochani, powiedzieć, że ostatnio oglądałam sobie zdjęcia takie z holidayów z kilku państw, w których byłam. Kochani, natrafiłam na takie jedno zdjęcie. Kiedyś, dawno temu, nie wiem kiedy to było, z rok, dwa lata temu, ktoś mi zadał pytanie, czy zrobiłam w życiu coś bardzo, bardzo ekstremalnego, takiego bardzo odważnego, takiego ryzykownego. To mieli na myśli. No i akurat natrafiłam niedawno na takie zdjęcie. Może Wam wstawię to zdjęcie, sobie sami zobaczycie. A mianowicie, tak, byłam, będąc w Tunezji, ja sobie leciałam paralotnią. Parachut to się nazywało chyba. Paralotnią. Parachut albo parachut? Nie, parachut. I kochani, to było tak ekstremalne. No tak, zdjęcia są Twoje tam. Ale ubrudziłaś sofę. No i kochani, leciałam z instruktorem na tej paralotni. Zahaczona linką o motorówkę. I kochani, wypłynęliśmy na morze i to było... No, no tak, ale daj mi mu powiedzieć coś. I kochani, leciałam nad morzem na wysokości 5-6 piętra wieżowca. No, można było narobić w gacie rzeczywiście, ale ja byłam wtedy taka odważna, nie wiem skąd ta odwaga się wzięła. Kiedyś jak byłam młodsza, to byłam bardzo odważna. I kochani, najlepsze było lądowanie w kaktusy. Do tej pory mam gdzieniegdzie igiełki, których się nie da wyciągnąć. Także mam taką dodatkową akupunkturę. No, nieźle, nieźle. Co, Hanusia? Hania sobie grzyweczkę obcięła. No naprawdę, no na holiday, wiesz, wyglądała jak look like boy now. I shocked. No, why? I took like a scissors. Scissors, no, no, no czemu wziąłeś nożyczki? I like to chop my hair, but I want to chop it. To hairdresser. What? Hairdresser. Pani powinna ci obciąć włoski, a nie sama. Samemu nie można obcinać, bo zobacz jak sobie but nieładnie obcięłaś. Wyrąbała tą grzywkę nieładnie. How I took this on your eyes. No. Także zaraz Wam pokażę to zdjęcie, kochani, na końcu. Jako dowód, że zrobiłam rzeczywiście coś odważnego. To jest tak jak skok na bungee. Mom. Nie wiem, czy się mówi skok na bungee. Zaczekaj, bo ja nic nie widzę. Nie wiem, czy się mówi skok na bungee, czy skok z bungee. Tak jak niektórzy mówią skok. Skok ze spadochronu, ale tak naprawdę to jest skok ze spadochronem z samolotu, a nie. No. No, dobra, kochani, będę kończyć. I pokażę Wam to zdjęcie na końcu, to sobie zobaczcie.